Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny produkt firmy Orico, która gościła już na kanale wielokrotnie. Jest to taki naprawdę markowy chiński producent oferujący dobrą jakość w przystępnej cenie. Wyższa półka, może nie premium, ale solidna jakość. Dzisiaj hub USB 3.2 czteroportowy, 10-gigabitowy. To jest taki złoty środek, bym powiedział, bo są już 20-gigabitowe czy 40-gigabitowe porty, ale one są jeszcze dosyć drogie i relatywnie nieopłacalne w zakupie. Tutaj mamy 10 gigabitów, czyli oczywiście wstecznie kompatybilne z 5 gigabitami, natomiast 10 gigabitów w większości użytkownikom powinno wystarczyć, ponieważ raczej w większości sprzętów szybszych złączy nie odnajdziemy. A więc nie przedłużając, dzisiaj hub Orico czteroportowy USB 3.2 10 gigabitów. Jeżeli chodzi o opakowanie, ono jest tekturowe, tak jak kieszenie na dysk NVMe Orico, tak samo przechodzi hub. Mamy informacje o najważniejszych parametrach. Jest kompatybilny ten hub z większością smart devices, czyli takich inteligentnych urządzeń. Mamy oznaczenie Global Insurance. Nie wiem, do czego się odnosi ten znaczek. Nie zgłębiałem tematu. Mamy logo Orico i główne zalety funkcjonalności tego huba, a więc mamy hot swapping, czyli możemy podłączać i odłączać urządzenia bez obawy o ich uszkodzenia. Jeżeli chodzi o interfejs, to jest USB typu C, ale mamy też adapter do USB typu A, tylko wtedy pamiętajcie, że większość urządzeń, większość portów USB typu A nie jest 10-gigabitowych, większość jest 5-gigabitowych. Oczywiście są wyjątki, ale na większości płyt głównych, jeżeli mamy USB-C, to on jest 10-gigabitowy, jeżeli mamy USB typu A, to raczej jest niestety 5-gigabitowy. Mamy też stabilną transmisję, jeszcze raz oznaczenie prędkości 10 gigabitów na sekundę i dane szczegółowe techniczne. Tutaj mamy informacje, bo tych portów, tych hubów jest trochę więcej, chyba są 4 wersje. Jedna jest z wszystkimi portami USB typu A. Są też wersje 7, czy 10-portowe. Stąd też pamiętajcie o oznaczeniu kodowym, ono się może różnić. Ja mam tutaj M32A2C G2, aczkolwiek na stronie znalazłem jeszcze jakiś dopisek. Wymiary, materiał to oczywiście plastik. Mamy tutaj dwa porty USB typu A, ale już te generacji drugiej, i USB-C też generacji drugiej, 2. Myślę, że to jest optymalne rozwiązanie, bo część urządzeń jeszcze wspiera A, część już C. Wszystkie te porty natomiast tutaj będą wspierać 10 gigabitów, jeżeli oczywiście będziemy mieli kompatybilne również kable. Półmetrowy kabel jest i do tego adapter. Kompatybilność z Windowsem, macOS, Linuxem. Mamy stronę internetową producenta, orico.com.cn albo orico.cc. Oczywiście produkcja w Shenzhen. Produkt jest chiński, ale tak jak powiedziałem, markowy. A więc nie pozostaje nic innego, jak rozpakować sprzęt. Co otrzymujemy w środku? W środku otrzymujemy kabel, instrukcję i oczywiście sam hub. Może zacznijmy od instrukcji. W języku chińskim, ale zapewne po angielsku też znajdzie się jakaś zmianka. Tak, tutaj są te wszystkie wersje, o których mówiłem wcześniej, czteroportowe. To nas nie interesuje generalnie. Nylonowy, słuchajcie, kabelek, to ciekawe, bo zazwyczaj te kable były zwykłe, plastikowe. Tutaj mamy nylonowy, być może trwalszy. Półmetrowy, więc długość nie jest duża. Mamy końcówkę zabezpieczoną USB-C. Kabel dosyć sztywny, słuchajcie. I z drugiej strony mamy zaklejony adapter i też
informację o 10 gigabitach. Tutaj sobie pozwolę zaraz odkleić tą naklejkę i wtedy skorzystać z interfejsu USB-C, ponieważ ja posiadam tylko USB-C w standardzie o szybkości 10 gigabitów. USB-A u mnie w laptopie są tylko 5-gigabitowe i o tym musicie pamiętać. Jeżeli chodzi o sam hub, to prezentuje się on następująco. Jakość wykonania, pomimo że jest to plastikowe urządzenie, jest, powiedziałbym, dobra. Mamy jeszcze raz oznaczenie modelu kodowe i mamy, słuchajcie, prąd maksymalny, to jest 5 V 2 A, czyli 10 W. Kraj produkcji Chiny, znaczki certyfikacji europejskiej. Nie wygląda to zbyt elegancko, ale za pomocą jednego kabla USB typu C mamy podłączone 4 urządzenia, 4 dyski SSD do huba i to wszystko działa. Gdybyśmy potrzebowali, zawsze możemy dołożyć jeszcze 10 W dodatkowego zasilania z USB typu C, 5 V, 2 A, ale do samych dysków SSD zasilanie z jednego kabla w zupełności wystarczy. Podsumowując materiał, jeżeli chodzi o hub USB Orico, to myślę, że jest ciekawą opcją aktualnie w 2023 roku, zwłaszcza przy tych prędkościach, gdzie wspiera USB 10 gigabitów na sekundę, czyli USB 3.2 generacji drugiej. Możemy w łatwy sposób rozszerzyć sobie porty, szczególnie w laptopach, gdzie tych portów zazwyczaj za dużo nie jest. Tutaj z jednego portu możemy zrobić sobie porty aż 4. Jeżeli chodzi o pracę urządzenia, to ja oczywiście żadnych zastrzeżeń nie mam. Cena myślę, że też jest dosyć atrakcyjna do nabycia. Ten hub jest w cenach nieco powyżej 100 zł, co wydaje się całkiem dobrą inwestycją. Jestem ciekawy jednak Waszych opinii na temat hubów USB. Czy używacie takich hubów i czy jesteście z nich zadowoleni? Napiszcie szczegóły w komentarzach poniżej. Jeżeli oczywiście nie zasubskrybowaliście do tej pory kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej dzwoneczkiem. Proponuję również oglądać inne filmy na kanale. Na koniec oczywiście tradycyjnie wrzucę Wam kilka podobnych merytorycznie materiałów. Hej, hej, do kolejnego materiału.